Posłuchajcie tego. Zbrodnia wołyńska nie obciąża państwa ukraińskiego, ponieważ państwo to wtedy nie istniało. Te słowa wypowiedział ostatnio w wywiadzie dla Interii Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Spraw Zagranicznych Polski, a nie Ukrainy. Jaki można wysnuć więc z tego wniosek? Ano taki, że za ludobójstwo, którego dokonali Ukraińcy na Polakach, odpowiada nie Ukraina, ale Polska. No bo przecież wszystkie te okrucieństwa działy się na jej terytorium. Muszę wam powiedzieć, że dawno nie słyszałem słów, które byłyby tak podłe, małe i nikczemne. Chociaż sam poseł Kowal skłania się raczej ku twierdzeniu, że to on rozumie więcej od każdego z nas, a każdy, kto nie podziela jego sposobu myślenia, nie jest godzien w ogóle uwagi. Powiedział nawet, że może trzeba to wyjaśnić jeszcze raz Polakom, którzy nie mają tego właściwie ułożonego. Pan nam to będzie układał? Pan nam będzie to wyjaśniał? Ale co konkretnie? Fakty historyczne? Będzie pan je przebierał w kolejne komiczne formy, aby w oczach Polaków stały się groteskowo śmieszne? Gdy tymczasem są trupio blade? Człowiek ten poszedł również o krok dalej, dodając, że zbrodnia ta, chodzi o rzecz jasna o ludobójstwo, została dokonana przez obywateli polskich na innych polskich obywatelach. Tymczasem prezydent Ukrainy z wdzięczności za pomoc i wsparcie, którego udzielaliśmy mu od początku tej parszywej wojny, zarówno jako naród i państwo, za ogromne ryzyko, które wszyscy podjęliśmy, lub jak kto woli, podjęto je w naszym imieniu, zaprosił na drugą rocznicę wybuchu tego konfliktu już nie prezydenta Dudę, swojego przyjaciela, czy któregokolwiek z polskich dyplomatów lub polityków, ale szefową włoskiego rządu Giorgio Meloni i premiera Kanady Trudeau. Tak, tego samego człowieka, z którym jeszcze kilka miesięcy temu oklaskiwał w parlamencie kanadyjskim ukraińskiego nazistę. Tak mają się sprawy naszego narodu. Wiecznie naiwnego i głupiego do tego stopnia, że na swoich przedstawicieli wybiera ludzi o percepcji sięgającej nie dalej niż 4 lata w przód. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś krótko, ale treściwie o politycznej duszy bez stylu i manipulacjach, które przelały we mnie po brzegi już zresztą wypełnioną czarę goryczy. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Coś nam chyba ostatnio nawaliło. Każdego miesiąca od powstania tego projektu, projektu w fazie budowy, czyli od blisko 5 miesięcy, ponad 5 miesięcy, subskrypcje wzrastały po 10 tysięcy każdego miesiąca. No, z haczykiem. Dziś okazuje się, że niestety prawdopodobnie nie osiągniemy pułapu 70 tysięcy do końca lutego, chociaż kto wie, bo wszystko zależy od was, drodzy internauci i widzowie tego kanał. Bardzo wam dziękuję za wszelkie formy wsparcia, którego dokonujecie, a subskrypcja jest też takim wsparciem. Komentowanie, lajkowanie, szerowanie, klikanie dzwoneczków, tak aby ten program się wam pojawiał za każdym razem, kiedy jest jego premiera, wysyłanie linków za pomocą komunikatorów, czy też Messengera, Telegrama, bez znaczenia którego. Kopiujecie linki, wysyłacie do znajomych i to również algorytm YouTube'a bardzo dobrze traktuje. Jeżeli ktoś z was ma siłę i energię, oglądajcie również reklamy, bo algorytm YouTube'a bardzo to lubi. Wszystkim mecenasom, którzy zdecydowali się postawić nam kawę, tak abyśmy nie przysnęli lub wykorzystać system stypendialny, powiedziałbym, czyli zrzutkę, bardzo serdecznie dziękuję i kłaniam się w pas. Jeżeli ktoś z państwa natomiast chciałby dołączyć do tego zaszczytnego grona, wszystkie informacje na temat tego, jak to zrobić, aby programy mogły te powstawać, bo bez was nie jestem w stanie tego wykonywać, wszystkie informacje znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie do tego filmu. No to co? Zaczynamy. Zbrodnia wołyńska, jak był łaskaw powiedzieć poseł Koalicji Obywatelskiej Kowal, została dokonana przez obywateli polskich na innych polskich obywatelach. No to co, panie pośle, rozumiem, że kolejnym etapem mieszania ludziom w głowach poprzez pisanie nowej historii naszego kraju będzie budowanie teraz w Polakach przekonania, że jedna z najokrutniejszych czystek etnicznych dokonanych w tysiącletniej historii naszego narodu była sprawą wewnętrzną i zasługuje raczej na miano wojny domowej, co? Oczywiście z drobnymi, przeplatającymi ją incydentami. Zdanie, które był uprzejmy wypowiedzieć pan poseł i posłużyć się nim, sufluje bowiem bardzo niebezpieczny przekaz, całkowicie abstrahujący od tego, że poza formalnymi strukturami powoływanymi do życia takim jak państwo, do życia rzecz jasna przez ludzi, istnieje jeszcze taki mały, drobny szczególik, jak rozumiem, nic nieznaczący w jego ocenie, czyli czynnik, którym jest pochodzenie etniczne.
Przyjmując tego typu rozumowanie, należałoby przecież stwierdzić, że powstania śląskie były wystąpieniem przeciwko sobie Polaków różnej narodowości, bo przecież mieli takie obywatelstwo zarówno Polacy, jak i Niemcy, a nie, że było wynikiem niemieckiego podsycania ognia w śląskim kotle i próbą odzyskania ziemi, która była nam należna. Albo twierdzenie, które padło z ust pana posła, że zbrodnia wołyńska nie obciąża państwa ukraińskiego, bo państwo to wtedy nie istniało. Mam rozumieć, że to samo pan poseł Kowal może powiedzieć teraz jako szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych do przedstawicieli państwa Izrael, które w czasie dokonywania na Żydach czystek przez Niemców również przecież nie istniało. Więc wszelkie ich roszczenia względem Polaków lub występowanie w imieniu polskich obywateli żydowskiego pochodzenia nie powinno mieć miejsca, prawda? No obawiam się, że w tym przypadku odwagi może panu posłowi niestety zabraknąć. W sprawach polsko-ukraińskich, mówił dalej w wywiadzie dla Interi pan poseł, po przejęciu władzy zastaliśmy destrukcję. Najpierw były emocje pozytywne, potem negatywne. PiS nie potrafił wykorzystać uczuć, które pojawiły się w pierwszym roku po ataku Rosjan. Nie udało im się przekuć w konkretne dokumenty i jakiś konkret. To przyczyna tego nieszczęścia. No i tutaj z panem posłem Kowalem się zgadzam. Ale wszyscy jesteście tacy sami, identyczni. W tych samych sprawach mówicie dokładnie tym samym głosem. Prowadzicie politykę Polski niezgodnie z naszym interesem narodowym, zarówno jedni, jak i drudzy. Jesteście bowiem albo niesieni jakimś niewyobrażalnym wręcz optymizmem, tak bym rzekł? Czego dowody zresztą na początku wojny dostarczał nam nieustannie prezydent Andrzej Duda, który, gdy było miło, wyglądał miło. Mówiło się o przyjaźni, o braterstwie, a gdy pojawił się najmniejszy konflikt interesów, został rzucony jak brzydka dziewczyna po jednej dyskotece. Żaden z was, ludzi odpowiedzialnych za wzajemne relacje, nie uwzględnia sprawy, być może w waszej ocenie nieistotnej, ale dla normalnych ludzi bardzo ważnej, a mam na myśli rzecz jasna interesów Polski i kondycji narodowego ducha, który swoją rozlazłością i uległością tłamsicie, pokazując szczególnie młodzieży, że nic nie jest ważne z tych dawnych zasad, które budowały naszą cywilizację, że nie są ważne cnoty takie jak honor, że są pewne imponderabilia związane z faktami i prawdą, ale że wszystko jest przedmiotem kupczenia, że można się układać, że wszystko jest płynne. Co, kto z państwa na przykład mógłby teraz powiedzieć, że nie mam racji twierdząc, iż w zbliżającym się ewentualnym konflikcie morale narodu jest jednym z najważniejszych elementów? Być może tak samo ważnym jak amunicja i broń. A pokazujecie tymczasem, że można wszystko sprzedać. Że można odpuścić winę w imię wyimaginowanego dobra, którym jest tak naprawdę nie wiadomo co. Poseł, odnosząc się dalej w kwestii relacji z Ukrainą w kontekście ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, powiedział, że jego zdaniem obecnie nie da się już nic uzyskać. O, jeżeli szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie jest w stanie jasno wyłożyć naszych narodowych interesów wobec pogrążonego w wojnie i chaosie kraju, to kto będzie w stanie to zrobić? Jeżeli pański rząd i pan nie jest w stanie nic uzyskać, mimo ogromnego wsparcia, które przekazywaliśmy wielokrotnie Ukrainie i nadal przecież przekazujemy, to może warto zamienić stanowisko i zająć się czymś mniej odpowiedzialnym, co? Jeżeli nie macie na przykład możliwości wpłynięcia na osłabiony sąsiedni kraj ani prośbą, ani groźbą, to w ogóle rozejdźcie się do domów i nie zawracajcie nam głowy. Dogadać można się jedynie na ekshumację i oznaczenie grobów. Jeżeli Ukraińcy uznają, że nie jest to dla nich ważna rzecz, trzeba poczekać, aż zmienią zdanie. To powiedział pan poseł Kowal w wywiadzie dla Interi. To może od razu zacznijcie od przeprosin. Po co czekać, aż zmienią zdanie wobec historycznych faktów? Ma pan teraz władzę, proszę przepraszać, że Druga Rzeczpospolita była tak straszna, że miała czelność zajmować swoje odwieczne terytoria wbrew tym, którym wydaje się, że prawa do tego nie miała. W dalszej części szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych uznał, że ukaże się odbiorcom tego wywiadu jako mistrz ironii, mówiąc, przecież nie będziemy działać na siłę, jeżeli ktoś ma pomysł, żeby co drugą ulicę na Ukrainie nazwać arterią Romana Szuchewycza, niech to zrobi. Ale to nie jest powód do najeżdżania Ukrainy, prawda? No patrz pan, jaki dowcipny. Na Śląsku może od razu niech niemieccy mieszkańcy nazywają sobie ulicę nazwiskiem nazisty Karla Hofera, który dowodził wojskami niemieckimi przeciwko powstańcom śląskim. Albo dla dobrych relacji w Gdańsku niech pani Dulkiewicz, czy która tam teraz rządzi, Długi Targ na przykład zamieni tę nazwę na Wyzwolenia Poczty Gdańskiej. O, będzie miło i przyjemnie, wszyscy będą się zgadzać. Niech kraj, któremu pomagaliśmy ze wszechmiar, ryzykując wiele, udostępniając swoją krytyczną infrastrukturę, narażając się Rosjanom, oficjalnie teraz niech prowadzi edukację swojego młodego pokolenia w duchu antypolskim.
No ja uważam, że w takiej sytuacji to raczej trzeba bić na alarm i coś z tym zrobić. Czy poczekamy, aż w tej zupie nienawiści i odwiecznych kłamstw historycznych urodzi się jakiś nowy Bandera? Możemy jeszcze jako Polacy mieć własne zdanie, czy zamordyzm mentalny będzie już na zawsze nam towarzyszył i zostanie z nami do grobowej deski i mamy się raczej do niego przyzwyczaić? Za każdym razem, gdy wołamy o pamięć, która stoi u podstaw przyszłości, wiedząc, że brak rozumienia historii zagraża temu, co ma nadejść, wy mówicie, że jesteśmy ruskimi agentami. I bez znaczenia, czy działo się to przed wybuchem wojny, czy przed wybuchem konfliktu i starć o Donbask, Ługańsk, Donieck. Zawsze mówiliście, że każdy, kto występuje przeciwko Ukrainie w obronie naszych narodowych interesów lub w obronie naszej historii, tradycji i w końcu naszych rodzin i ich honoru, i ich pochówku, mówiliście, że jesteśmy ruskimi szpionami. A tymczasem Konrad Łęcki, reżyser słynnego Wyklętego, nie mógł dokończyć swojego znakomitego filmu o ludobójstwie na Wołyniu, bo zablokowały go władze będącego wówczas w rządzie przecież Prawa i Sprawiedliwości, a nie Koalicji Obywatelskiej. Niedaleko jednak pada jabłko od jabłoni, bo skoczkowie typu poseł Kowal wyrastają skąd, jak myślicie? Zdobywali swoje pierwsze polityczne szlify gdzie? W Prawie i Sprawiedliwości. W latach 2002-2005 pan poseł Kowal przewodniczył Radzie Dzielnicy Warszawa Ochota z ramienia PiS. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został posłem Prawa i Sprawiedliwości z Chrzanowa. W Sejmie do 2006 roku był przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz wiceprzewodniczącym jakiego klubu? Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Od 20 lipca 2006 do 22 listopada 2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie premiera Tuska? Nie. Jarosława Kaczyńskiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku drugi raz uzyskał mandat poselski. Skąd? Z Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie objął stanowisko wiceprzewodniczącego całego klubu parlamentarnego, a także wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Później wybory do Parlamentu Europejskiego, również z Prawa i Sprawiedliwości. No i następnie listopad 2010 roku, kiedy wystąpił z PiSu i założył własne ugrupowanie o nazwie, mało już kto pamięta, Polska jest najważniejsza. No tak dla pana posła Polska jest najważniejsza, że już nie wie, w którą stroną wchodzić Ukraińcom. W te miejsca, o których nawet wolelibyśmy nie pomyśleć. No i później był grudzień, rok 2013, gdzie partia kierowana przez pana Kowala została rozwiązana. Później stworzył ruch Godzina dla Polski, założył nową partię Polska Razem, w której objął funkcję przewodniczącego Rady Krajowej. W 2014 roku bezskutecznie ubiegał się o reelekcję do Europarlamentu i mu się nie udało, aż rękę podała mu kto? Platforma Obywatelska w lipcu 2019 roku. Wtedy ogłosił swój start z list tej właśnie partii, no dokładnie Koalicji Obywatelskiej i w Krakowie otrzymał mandat i później kolejne wybory w 2023. Znowu mandat z tej samej partii. Pan poseł, jak widać, długo szukał swojego miejsca, aż znalazł. Myślałem długo, z czego może wynikać postawa prezentowana przez tego człowieka. Oczywiście najłatwiej jest oceniać epitetami, ale sądziłem, że musi za tym stać coś znacznie głębszego, że jest jakieś jądro, które wyzwala energię w tym człowieku do formułowania podobnych tez, które służą w moim przekonaniu zamydlaniu obrazu i są szkodliwe, antypolskie. Szukałem i znalazłem. Odpowiedź była schowana na półce z książkami. Jest ona zawarta w tej oto książce. Książce Zygmunta Wasilewskiego Myśl przebudowy, a której oryginalny egzemplarz znalazł się kiedyś w moim posiadaniu. I więc Myśl przebudowy, czyli książka kierowana do młodzieży, dużo mówi o edukacji. Jest ona z początku XX wieku, napisana przez narodowca. Dała mi odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. I prosiłbym was, żebyście teraz zamienili się w słuch, tym bardziej, że język jest bardzo archaiczny. Otóż. Możesz, młody człowieku, poczytać to za poezję wiosenną, psychę społecznej na łonie natury. Ale weź stąd jedno, skąd inąd ci znane, że zasadą świata moralnego jest celowość. Ogólny cel dążenia zbiorowości obowiązuje jednostki i jest źródłem moralnych uświęceń. To jest dobre, co sprzyja najdalszemu celowi życia zbiorowości i to jest złe, co do osiągnięcia tego celu stoi na przeszkodzie. Mnie chodzi tylko o to, że nie wierzę w moralność ludzi, z których złe wychowanie dziejowe lub osobiste wyciągnęło promień tego najogólniejszego celu.
oni są bez busoli moralnej. Jednostki i społeczeństwo nie czujące świadomie, czy zmysłem instynktu, tego celu narodowego, z którym związane są idee i muszą się więc oni błąkać. Ich etyka jest zgadywalna. Nie mają miary zjawisk spotykanych, które z nich prowadzi do celu, a które nie. I tracą kierunek rozwoju. Dokąd nikt nie wymyślił w drodze eksperymentów utopijnych lepszych form współżycia i rozwoju zbiorowości, jak naród z samoistnym ideałem osobowości. Tak jak nie wymyślono nic lepszego dla dziecka od rodziny. Wszystkie wartości społeczne na typ tej celowości się urobiły. Przeszacowania ich równie harmonijnego i zbawczego dla społeczeństwa nie da żadna doktryna, a tym bardziej prosty przypadek płynący z anarchii duchowej. Mówię to dlatego, że czuję w powietrzu naszym jakiś nihilizm zatracony instynktu rozwoju, który na wszystko mówi sobie, można i tak. Otóż nie można. Nie można przeciwstawiać na jednym poziomie najogólniejszemu ideałowi życia narodowego jakiegoś przygodnego ideału powszechnego, zmierzającego do zatracenia w poczuciu osobowości narodowej. Ale wprost kryminałem już trąci, mówi Wasilewski. Społeczeństwo, gdzie równa się narodowi i stawia za ideał cele samolubne jednostek i używa się aparatu społecznego do sankcjonowania ich uczynków jako równie moralnych. Moralności publicznej się nie wmówi, bo jest ona prawem psychicznym. Albo naród jest zdrów psychicznie, albo ginie. Wyboru nie ma. Gdy z tego punktu spojrzysz na życie etyczne w społeczeństwie, to cię uderzy, że istnieje nieporozumienie między ludźmi na punkcie oceny zła. Błądząc bez celu dalszego, zatracają się w sobie i tracą miarę. Co dojść do celu przeszkadza, co nie? Co jest wśród ludzi moralnych ustalone jako złe, a co ma być dobre? I pomału tracą instynkt od przodków nabyty wartości moralnych. Potrzebna im literatura, gdzie są przysłowia, aforyzmy rymowane. W duszy nie czują już różnicy pomiędzy dobrem a złem. Są jak popsuty pies, bez węchu moralnego. Pojęcie zła ustaliła ludzkość, której przyświecał zawsze wielki cel zbiorowy. Jakaś idea. A gdy ktoś ideowo wyrodnieje, to jest bez świata i rozróżnia tylko wartości, które mu się narzucają omackiem na użytek jego prywatny i doraźny. Co będzie komu co z tego, co będzie potem? Na to jednostka nie ma już jednak niestety sądu ani żadnej odpowiedzi. Więc odbywa się mimo woli wraz z zanikiem instynktu dobra odwracanie wartości moralnej na towar użyteczności samolubnej. Ze złem doraźnie pożytecznym zaczynamy się oswajać, uczymy się tolerować je, potem zaczynamy go potrzebować, aż wreszcie uwielbiamy je. I chyba właśnie w tym tkwi sedno sprawy i właściwa jej ocena. Brak zrozumienia, czym jest zło, a czym dobro. I tak upływa nam sobota przy naszym wspólnym projekcie, projekcie Marek Miśko Czuwaj, w nieustannej fazie rozwoju. Zachęcam Państwa do dodawania subskrypcji, dlatego że ostatnio nam coś YouTube zaczyna ograniczać pewne możliwości. Tylko dzięki tym subskrypcjom będziemy w stanie w maju, jak dobrze zakładałem, spełnić tę obietnicę, czyli osiągnięcie 100 tysięcy, a być może i ponad, a to pozwoli nam na założenie pełnoskalowej telewizji i w ogóle o niej myślenie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany wsparciem tego projektu i to, co tutaj mówię, jest dla Was cenne, to zapraszam do komentarza poniżej oraz do opisu tego filmu, gdzie znajdą się, czy też już znajdują się, wszystkie linki ku temu potrzebne. Bez Was, drodzy mecenasi, ten program po prostu nie mógłby powstawać. Dlatego wszystkim serdecznie kłaniam się w pas. A na odchodne. Ostatni program, w którym starałem się wyjaśnić marszałka Hołownię, którego porównałem do papierowego żołnierza z pieśni Bułata Okudżawy, przypadł Wam mocno do gustu. Szczególnie puenta, do której tekst tego utworu wykorzystałem. No i pomyślałem sobie, że stanie się to może niepisanym zwyczajem, albo nawet tradycją, żeby w ten oto sposób kończyć nasze programy, kiedy będzie tylko ku temu sposobność i okazja. Myślałem więc, czym można podsumować zachowanie pana posła Kowala i znalazłem. Sketch pod tytułem Rozum z kabaretu Dudek, a który to sketch odegrał wyśmienicie mistrz Jan Kobuszewski. Pomyślałem więc, że ja zaprezentuję wam tę treść, bo w tej sytuacji najlepiej ona opisuje całokształt działalności szefa Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Otóż...
Otóż idę ja sobie raz ulicą, nagle patrzę, coś leży, takie niewielkie, szare, leży i nie rusza się. Podchodzę bliżej, jeszcze bliżej i przyglądam się i poznaję. To rozum. Ktoś zapewne przechodził tędy i po drodze zgubił rozum. No, ciekawe kto. Wygląda mi ten rozum na męski, taki poważny. Rozmiar średni, stan rozumu mało używany. Co robić, myślę? Zostawić tak ten rozum na ulicy to przecież nie wypada. Chodzić z kolei od człowieka do człowieka i przyglądać mu się, czy rozumu mu nie brak, to nie uchodzi. Zresztą po czym ja rozpoznam, kto u nas ma rozum, a kto go nie ma? No tak na oko to po prostu nie widać. No więc poszedłem z tym rozumem do gazety, ogłoszenie napisałem, znaleziono rozum, męski, stan bardzo dobry, prawie nowy, no i wydrukowali. Czekam tydzień, dwa tygodnie i nikt się nie zgłasza. Oj, głupi, a człowiek niemądry, pomyślałem, no jakże on ma się zgłosić, skoro jego rozum jest u mnie? No, przypuśćmy, że mu taka gazeta wpadnie do ręki i że on przeczyta nawet to moje ogłoszenie, to co on z tego ogłoszenia zrozumie? No nic, bo nie ma rozumu. Więc poszedłem z tym rozumem na policję. Rozum, mówię, znalazłem takie... ble, nie wiadomo co i nie wiem, co z nim robić. No, policja też nie wiedziała, no bo skąd ma niby wiedzieć? A gdyby rozum był skradziony, powiedział pan komisarz, to bardzo proszę, moglibyśmy się tym zająć. No, ale znaleziony to nie my. Pan idzie do biura przedmiotów znalezionych przy tramwajach warszawskich, tam się ono znajduje. No, ale mówię im tak, chwileczkę, panowie, przecież tramwaje u nas dochodzenia nie zrobią, a tymczasem my musimy wiedzieć, czyj to rozum. Bo u mnie on leży, jest zupełnie bezczynny, no, a tymczasem komuś może się przecież taki rozum przydać. No i się ze mną zgodzili. Dochodzenie przeprowadzili, nawet niedługo trwało, coś tam głowy ludziom prześwietlali, czy coś w tym rodzaju. I cóż się okazało? Cóż się okazało, moi mili? Więc okazało się, że ten rozum do niedawna należał do pewnego skromnego urzędnika, który bardzo wysoko awansował. Więc pobiegłem do niego z tym rozumem, przyjął mnie grzecznie, rękę podał, proszę, zawołałem, oto pańska zguba i chlast mu ten rozum na jego, prawda, biureczko. On mówi do mnie, co to? Nie poznał. Ja mówię, rozum, pański rozum. Znalazłem, więc odnoszę. Jakże on się wtedy na mnie zdenerwował. Jak krzyczał na mnie, jak pięścią machał, wygrażał i rzucił mnie razem z tym rozumem swoim zresztą za drzwi i ze schodów. No nie miałem pretensji do człowieka, pomyślałem, no człowiek bez rozumu do wszystkiego jest zdolny zresztą. Nie mógł się przyznać, że sobie urzędował na takim stanowisku bez tego rozumu, więc zabrałem ten jego rozum. No i wyszedłem na ulicę i po prostu wyrzuciłem. Nurtowało mnie to jednak i ogarnął mnie w pewnym sensie jakiś niepokój, no bo jakże on sobie da radę na takim stanowisku i to do tego bez tego rozumu. No i na drugi dzień zatelefonowałem do jego sekretarki. Dzień dobry, mówię. Dzień dobry, odpowiada pani sekretarka. Proszę pani, chciałem się zapytać, czy pani szef nie ma przypadkiem zastępcy? Ma, odpowiedziała sekretarka. Dwóch zastępców. A, skoro ma dwóch zastępców, to wszystko jasne. Po diabła mu rozum. I ja, skromnie chciałbym zapytać, czy pan poseł Kowal ma może jakichś zastępców? Czuwaj.